Cylinder na środku kabla wydaje się bezużyteczny. Nic bardziej mylnego, w rzeczywistości jest to filtr ferrytowy, zmniejszający zakłócenia elektromagnetyczne w przewodach elektrycznych, które działają jak przypadkowe anteny emitujące te interferencje. Nie bez powodu obracająca się część w mikrofalówce jest okrągła. Naczynie o takim kształcie równomiernie rozprowadza ciepło, w przeciwieństwie do naczyń prostokątnych i kwadratowych. Gdy do mikrofalówki wkłada się pojemniki z wieloma bokami, energia skupia się na rogach zamiast rozprzestrzeniać się harmonijnie. Wskaźnik temperatury na tosterze jest powszechnie używany do określania stopnia chrupkości tostów. Inne zastosowanie tego elementu dotyczyło różnych rodzajów pieczywa. Białe i słodkie pieczywo nagrzewa się znacznie szybciej niż cięższe, brązowe i żytnie. Im starszy chleb, tym więcej czasu będzie potrzebował w tosterze, aby zarumienić się na złocisty kolor. Większość piekarników umożliwia pozostawienie uchylonych drzwiczek podczas pieczenia potrawy. Pewnie wielu z Was uważa, że ma to pomóc w schładzaniu sprzętu po użyciu. W rzeczywistości chodzi o upieczenie wierzchu potrawy, aby w tym miejscu była chrupiąca. Kontrolowanie gromadzenia się ciepła i pary poprzez uwalnianie ich przez lekko uchylone drzwiczki pozwala uzyskać pożądany efekt. Jak wiemy, zmywarka ma wydzielone obszary dla różnych rodzajów sztućców i naczyń. Kieruj wszystkie naczynia do środka, a nie w jedną stronę. To, jakie rodzaje żywności znajdowały się na talerzach, będzie również decydować o tym, gdzie je umieścić. Środkowa część urządzenia jest najsilniej spryskiwana, więc należy tam wkładać naczynia z plamami węglowodanowymi, na przykład po pomidorach i ziemniakach. Podczas zmywania detergent jest bardziej skoncentrowany na zewnątrz, co tworzy efekt przypominający wodospad. Dlatego plamy pochodzenia białkowego, na przykład z jajek, powinny być układane właśnie w tym miejscu. Wentylatory sufitowe w gorące dni spychają chłodne powietrze w dół. Mogą one jednak równie skutecznie służyć zimą. Wystarczy zmienić pozycję przełącznika po boku albo pociągnąć za sznurek. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy na ogrzewaniu i spróbować szybko ogrzać pokój w zimny dzień, włącz wentylator. Będzie wypychał zimne powietrze w górę, a ciepłe rozprowadzał po pokoju, skuteczniej ogrzewając pomieszczenie. Czy wciąż używasz karteczek samoprzylepnych zamiast nowych, wymyślnych aplikacji? Witaj w klubie! Niezależnie od tego, do czego je wykorzystujesz, karteczki potrafią się irytująco zwijać. Jeśli znasz ten problem, najpewniej odklejałeś je od dołu do góry, co powoduje zwijanie. Unikniesz tego, odklejając je od boku. Czy wiesz, że otwieracze do puszek zostały wynalezione dopiero 50 lat po tym, jak puszki konserwowe stały się ogólnodostępne? Jak zatem je otwierano? Jest kilka alternatywnych metod na wypadek, gdyby się zapodział gdzieś swój niezawodny otwieracz. Potrzebujesz jedynie metalowej łyżki. Postaw puszkę na blacie, mocno ją przytrzymaj i chwyć główkę łyżki. Naciskaj i energicznie pocieraj niewielki fragment krawędzi górnej części puszki. To trochę potrwa, ale w miarę pocierania w miejscu małego wgłębienia wkrótce ujrzysz dziurę. Gdy otwór będzie wystarczająco szeroki, aby zmieścił się w nim czubek łyżki, podważ pokrywkę, przesuwając łyżkę wzdłuż krawędzi, aż w końcu uzyskasz dostęp do zasłużonego posiłku. Większość toalet działa w oparciu o ciśnienie wody i grawitację, więc przerwa w dostawie prądu nie ma na nie wpływu. Jeśli jednak twoja ubikacja wymaga dostępu do prądu, jego brak może stanowić nie lada problem. Dobra wiadomość jest taka, że energia elektryczna jest wykorzystywana tylko do napełniania toalety, a nie do jej spłukiwania. Ponieważ mechanizm spłukujący nadal działa, otwórz zbiornik i wlej kilka litrów wody, a będziesz mógł swobodnie spłukać wszystko, co trzeba. Zatory w odpływach prysznicowych są nieuniknione. Codziennie gubimy od 50 do 100 włosów, a wiele z nich tylko marzy o zadomowieniu się w odpływie. Włosy tworzą podstawę zatoru, która sprawia, że zaczynają się tam gromadzić również inne rzeczy. Świetną sztuczką jest użycie odkurzacza. Wyjmij korek i włóż końcówkę odkurzacza do odpływu. Owiń dyszę mokrą ściereczką, aby uniemożliwić wydostawanie się powietrza, dzięki czemu odkurzacz o wiele łatwiej zassie zator. Hydraulicy również stosują tę technikę, więc po prostu zaoszczędzisz na wydatkach. Aby świece dłużej się paliły, co jakiś czas przycinaj knoty oraz trzymaj je jak najdalej od wody i wilgoci. Zagwarantuje to, że wosk w świecy pozostanie twardy i stabilny oraz będzie się wolniej i dłużej palił. Pusta przestrzeń między szybami w drzwiczkach piekarnika jest tam nie bez powodu. Można włożyć w to miejsce szczotkę i wyczyścić szybę. Najłatwiej dostać się tam przez dolną część drzwiczek. Otwórz dolną półkę, a następnie wsuń szczotkę przez otwór.
Parkując w garażu możesz mieć trudność z określeniem, jak blisko ściany podjechać. Nie wszystkie samochody są wyposażone w czujniki, więc łatwo o niepożądane wgłębienie w ścianie. Założenie liny z piłką tenisową pod sufitem w odpowiedniej odległości powinno pomóc w tym manewrze. Wszystkim nam mówiono, żeby luzować zamki za pomocą WD-40 lub smaru. Tak, tak, wiemy, że powinniśmy mieć coś takiego w domu. Jeśli jednak akurat nie posiadasz potrzebnego produktu, świetną alternatywą jest obrysowanie krawędzi klucza ołówkiem, a następnie włożenie go do zamka. Kontynuuj tę czynność, aż dziurka od klucza zostanie odpowiednio nasmarowana, a sam klucz będzie działał płynnie. Szczypce są podatne na uszkodzenia, gdy używa się ich do regulacji kranów i słuchawek prysznicowych. Ponadto trudno jest wykonać za ich pomocą odpowiednio mocny chwyt. Weź kilka kawałków z końcówki starego węża ogrodowego i przymocuj je do szczęk szczypiec. To powinno ułatwić sprawę. Wyrzuconą gumę można wykorzystać do różnych rzeczy w domu. Jeśli masz dość do kręcania lub odkręcania śrubokrętem, spróbuj użyć zwykłej gumowej taśmy. Umieść część gumy w miejscu, w którym chcesz coś przykręcić, a śrubokręt będzie miał znacznie lepszą przyczepność. Przenoszenie bloków z cementu nie jest bezpieczne dla dolnej części kręgosłupa. Nawet używanie taczki może cię nie uchronić przed uszczerbkiem na zdrowiu. Przydatne okażą się trzy proste rury cylindryczne, niezależnie od wielkości bloku. Spróbuj podnieść krawędź pierwszej rury za pomocą łomu, a następnie popychając i manewrując, stopniowo kieruj trzy rury w wyznaczone przez ciebie miejsce. Tylko pod żadnym pozorem nie rób tego na zboczu. Pierwsze uderzenie w gwóźdź może zakończyć się sukcesem lub bólem kciuka. Wsuwka ma idealny kształt, aby przytrzymać gwóźdź w miejscu. Zapewni to bezpieczeństwo i komfort pracy. Podczas wykonywania zadań z piłą do cięcia na mokro, używaj kredki zamiast długopisu lub ołówka, aby nie zamazać oznaczeń. Będą one również łatwiejsze do zauważenia pod mętną wodą. Sprawdzanie odpływów na dachu w celu określenia, kiedy należy je wyczyścić, może zająć sporo czasu. Przymocuj taśmą klejącą lusterko do końcówki długiej miotły, a znacząco ułatwisz sobie życie. A dla lepszego zachowania równowagi, warto przymocować do końca drabiny parę starych butów. Rozstaw obuwia i przyczepność zapewnią dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Płyn uszczelniający zwykle sprzedawany jest w dużych tubach, przez co nigdy nie zużywa się ich w całości. Stwardniałe końcówki płynu tworzą bowiem zatory. Jest na to recepta. Weź zużyty korek i przewierć go. W ten sposób zapewnisz sobie idealną zatyczkę tubki, co powstrzyma niepożądane działanie, a płyn będzie gotowy do ponownego użycia.